Ja jestem Bartek Zdanowski, mam Twittera. Jeśli macie jakieś komentarze, bardzo proszę, komentujcie i dawajcie jakiś feedback, mile widziane jakieś nawet komentarze live. Jestem na co dzień deweloperem w dołku. Oprócz tego uwielbiam puszczać modele latające i ostatnio jaram się taekwondo. Mam dopiero biały pas z żółtą belką, ale mimo wszystko w moim wieku to już jest wielkie osiągnięcie. Mam też dzieci, żonę, jedną, dwoje dzieci. No nic, no ten kultura zachodu, można mieć tylko jedną żonę. Ale może to dobrze. Rzeczywiście jestem zaangażowany w konfiturę, natomiast też jestem zaangażowany w program DevOxa. Strasznie tutaj wieje, dlatego tak coś buczy. Chciałbym porozmawiać o kilku właśnie rzeczach. Na pewno coś z tego wiecie, a mam nadzieję, że też pewne rzeczy będą dla was zupełnie nowe i będą okazą się takimi miłymi wynalazkami, które możecie przenieść do swojej firmy. Mam nadzieję też, że będziecie mieli otwartych menedżerów, którzy wam pozwolą na takie rzeczy, bo część z tych rzeczy jest kosztowna, część nie jest kosztowna. Ja też podzieliłem to, na końcu podsumuję, na kategorie, to znaczy takie, które można robić samemu, a takie, które można robić tylko w firmie, takie, które są bezpłatne, które są kosztowne. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego pytania, po co mamy się w ogóle rozwijać? Przecież jest fajnie, dajmy na to w Javie 5 pisać. Kto z was koduje w Javie 5? Nie wstydźcie się, mi się też zdarza utrzymywać stary kod. W Javie 6 troszkę więcej osób, prawda? Od takich instytucji, na przykład jak banki czy tym podobne firmy, oczekuje się stabilności, więc nikt nie będzie próbował teraz zwiększać bez potrzeby wersji Javy, na przykład. Javy 7, ktoś z was używa, coraz więcej osób, a Javy 8? Bardzo dobrze, doskonale. Okej, na wstępie skomentuję takie rzeczy jak extras, to znaczy zanim zaczniemy się rozwijać, musimy mieć pewne podstawowe rzeczy. Chciałem was trochę rozruszać pewną anegdotą. Uważam, że powinniśmy mieć kawę i herbatę, chyba trochę są inne czasy. Ja pracowałem parę lat temu w firmie, w której nawet nie mieliśmy kawy i herbaty i w końcu udało nam się wywalczyć, tak? Ale polegało to na tym, że w tajemnicy przed innymi działami chodziliśmy do sekretariatu prezesa i dostawaliśmy przydział cukru, kawy i herbaty, potajemnie musieliśmy zanieść, to była straszna, fatalna rzecz. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli macie taką sytuację w pracy jeszcze, to uciekajcie stamtąd, okej? Okay? Można oczywiście mieć płatną kawę w postaci jakiegoś automatu na przykład, można mieć sklepik, mieliśmy kiedyś w firmie, ale zawsze było manko, takie nieduże, ale było sklepik, gdzie samoobsługowo braliśmy sobie produkty. Oczywiście są różne rozrywki, masaże podobno, owoce, słodycze. U nas się gra czasami w takie piłkarzyki. A to na przykład widziałem u naszego klienta, gdzie czasami bywam w biurze i po prostu jest na pieniążki, tak? Ale zawsze jest, więc chciałem tylko zasygnalizować, okej? Okay? Dobra, przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o książki, wszyscy pewnie czytacie książki. Mamy taki podział na elektroniczne i papierowe. Więc e-booki mają tą przewagę, że mamy ją od razu i to są rzeczy wszystkie, które wiecie. Natomiast chciałem tylko podsumować coś takiego, że książki elektroniczne, musimy zadbać o takie wspólne miejsce, gdzie to wymieniamy. Tak, my mamy coś takiego, co się nazywa OnCloud, może to być zwykły jakiś udział Windowsowy albo jakiś dzielony dysk. Chodzi o to, żeby mieć gdzieś spis tego, co mamy i łatwy dostęp do zakupionych książek. Jeśli chodzi, tak wygląda u nas na przykład. O, coś się popsuło, jest dobrze. Jeśli chodzi o papierowe, nie słychać? Okej. Jeśli chodzi o papierowe książki, to wiadomo, że kupujemy bezpośrednio u wydawcy, natomiast ja mogę osobiście z naszego doświadczenia polecić taką stronę Book Depository, dlatego że ściągane za granicę książki mogą być obarczone cłem i oni to biorą na siebie, czasami się czeka troszkę dłużej, na przykład do 2 tygodni, natomiast tam nie ma dodatkowych opłat i nie ma problemu w ogóle ze ściągnięciem książek. Oczywiście musimy mieć wspólną biblioteczkę, gdzie te książki sobie czekają. Czasami książki lądują w takim miejscu. Niektórzy używają do tego dotneta na przykład. I tutaj mała anegdota znowu. Na Boiling Frogs, gdzie pokazywałem tą prezentację też, jeden człowiek się bardzo zdenerwował, że to książka C++. I także przepraszam, jeśli to kogoś bardzo uraża. Ale wiadomo, że może taniej jest użyć starą książkę niż podstawkę pod monitor.
I tutaj jest znowu protip taki, gdzie musimy mieć po prostu... działa to? Nie działa, laser nie działa. Cholera. Mieć spisane miejsce, gdzie u kogo się znajduje książka, plus ocena od danej osoby, czy warto w ogóle czytać taką książkę. Warto też mieć taką stronę, gdzie robimy na bieżąco, spisujemy potrzebne książeczki i robimy sobie zakupy później. I w danym momencie, robimy spis naszych zakupowych, a potem odhaczamy i kupujemy jakimś tam jednym baczem. Także polecam taką stronę, gdzie można dokładnie mieć spis i najważniejsze, kto ją ma, bo potem jest ciężko znaleźć. Okay? W związku z tym to jest taki pierwsza cegiełka do rozwoju, że dla firmy są to jakieś tam grosze, a dla nas to może być zawsze rzecz, którą możemy się nauczyć. Okay? Stand-upy. Kto z was uczestniczy codziennie w stand-upach? Mniej więcej połowa, prawda? Stand-up to jest taka formułka, gdzie stajemy, rozmawiamy, co robiliśmy, co będziemy robić, czy mamy problem. Dlaczego to jest rozwojowe? Dlatego, że nagle rozmawiamy z innymi ludźmi o naszych problemach. I to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy natychmiast wychodzi ktoś, mówi, słuchaj, ja też miałem ten problem, pomogę ci. Bez czegoś takiego, bez takiego synchronizowania z zespołem można się zagubić, albo najlepsi są ludzie, którzy utykają na problemie, ale nie, ja zrobię, będzie siedział ileś dni, ale sobie spróbuję poradzić z tym sam. W związku z tym warto robić stand-upy, one też wpływają na nasz rozwój. Wiadomo, że to musi być stała pora. Można stosować pewne kary, tak zwane. Na przykład, jeśli ktoś wysyła SMS-a, słuchajcie, spóźnię się, ja zawsze odpisywałem, spoko, tylko przyjść z pączkami. Prawda, żeby można było troszkę zmobilizować, żeby się dana osoba nie spóźniała. No i oczywiście jest to mobilizacja, będzie wstyd, jeśli dzisiaj się troszkę obijałem, jutro nie będę miał co opowiedzieć na takim stand-upie. Tutaj taki typowy team spotyka się, rozmawia. Znany widok, prawda? Code review. Kto z was robi stały code review każdej linii? Troszeczkę mniej osób niż stand-upy. Czyli tak, krótko, code review to jest właśnie taki moment, gdzie przeglądamy kod. Najlepiej, jeśli jest to oczywiście zanim wejdzie do repozytorium, dlatego że jesteśmy w stanie zhaltować, jeśli ktoś robi jakieś dziwne rzeczy albo na przykład, nie wiem, no nieefektywnie. Jest to moment, w którym można odpalić wszystkie urządzenia do statycznej analizy kodu. Tutaj jest Sputnik, o którym powiem, i on analizuje statycznie kod. Można się bardzo dużo nauczyć od innych i oczywiście można też przekazać wiedzę. W związku z tym to jest bardzo, bardzo rozwijające. Ja osobiście uczestniczę od 3 lat w projektach, które mają 100% review kodu. Sposobów jest mnóstwo, to są całe książki w ogóle. Można oczywiście wyróżnić takie jak pair programming, który jest po prostu na bieżąco review kodu. Można robić to po prostu u kogoś w komputerze, albo można używać już istniejących narzędzi. Ja jestem zwolennikiem z tego wszystkiego Gerita, który jest trochę trudny w uruchomieniu, w konfiguracji. Oczywiście GitHuba znacie, bo to jest typowe narzędzie. Tutaj widać na czerwono, słabo widać, to jest ta górna linia. O kurczę, sorry. Słaby mam laser. Generalnie ta górna linia to jest to, co było, a dolna to, czego nie ma. I można dać jakiś komentarz do tego. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu narzędzi, dlatego że mi trudno się czyta liniami, co się zmienia. GitLab jest takim, to był GitHub, a to jest GitLab, który możemy mieć u siebie zainstalowany. Jest takim też programem, który ma bardzo podobną strukturę review kodu. Pojawiła się integracja teraz już z zewnętrznymi narzędziami, na przykład ze Sputnikiem, dalej, zaraz o nim powiem. I są ludzie, którzy go bardzo lubią. Ja na przykład tak średnio. Tak wygląda GitLab, bardzo podobnie do GitHuba, jakby co do całej tego sposobu działania. No i Gerit. Gerit jest bardzo trudny w konfiguracji, tam jest ileś poziomów dostępów. Efekt jest taki, że u mnie w zespole wszyscy są adminami. Zdaje się, że w firmie wszyscy są adminami. Po prostu mają, wszystko mogą robić. Natomiast jeśli ma się kogoś, kto to ogarnia, to jest bardzo fajne narzędzie, szczególnie jeśli są bardzo ścisłe role w zespole, że ktoś jest architektem i tylko on dopuszcza na przykład pewne rozwiązania, bo Gerit pozwala dać tak zwane plus jeden, to znaczy wszystko w porządku, ale ktoś jeszcze musi obejrzeć, a można dać plus dwa i wtedy to znaczy, że to jest kod tip-top i wchodzi do kodu. Tak samo jest minus jeden i minus dwa. Tak wygląda Gerit, jest brzydki, strasznie, natomiast
Niestety slajd jest, to jest to, co, czego nie mogę wam właściwie, bez sensu, dobra. Tutaj powinna być poprzednia zawartość tego pliku, natomiast wybrałem taki kiepski przykład, gdzie weszła nowa tylko zawartość. Natomiast to jest o tyle fajne, że można porównywać sobie linie obok siebie, co się zmieniło. I to, co, o czym mówiłem, o tym wyżej wymienionym sputniku. Statyczna analiza kodu to jest coś takiego, że przelatuje narzędzie nam przez nasz program. Wcale nie musi go nawet kompilować. Znaczy jest kompilowany, ale nie jest uruchamiany. I wyłapuje takie głupie błędy, jak na przykład używamy zmiennej, która nagle może być niezainicjalizowana, coś może wybuchnąć. W związku z tym myśmy stworzyli takie narzędzie jak Sputnik, sputnik.ci, tak jest strona internetowa, który bardzo szybko, w ciągu kilku sekund przelatuje ten kod i przez integrację z narzędziami do code review, jest ich kilka, dlatego też mówiłem, że GitLab jest, daje nam komentarze. I to jest fajne, dlatego że tutaj rekordzista popełnił aż 4 różne błędy w tej jednej metodzie, plus jeszcze ja tam dopisałem jakiś komentarz, tak? No i tutaj też mamy taki ekran, w którym właśnie możemy się dowiedzieć na samej górze, czy widać tą kropkę z lasera w ogóle, czy ja się niepotrzebnie... Widać? Nie, to bez sensu. Okej, tam gdzie jest na zielono code review, tutaj na środku, a mógłbym rzucać jakimiś pomidorami albo czymś to w ten ekran, to kolejne osoby dały mi na przykład plus 1, plus 2, Sputnik dał mi plus 1 i code review zostało zaakceptowane. Widzicie, że to jest bardzo rozwojowe, prawda? Dlatego, że to jest ten moment, w którym my oglądamy czyjś kod. To jest ten moment, w którym ktoś nasz kod ogląda. Naprawdę strasznie się dużo można nauczyć, bardzo szybko. Code review wcale bardzo nie wstrzymuje, jeżeli mamy dobrze zorganizowane. Trzeba poczekać, aż ktoś przejrzy mi ten kod, ale na przykład w Gericie można raz przejrzeć dobrze, a potem jak są poprawki, to tylko oglądać sobie te różnice. Także bardzo zachęcam do używania. Ja sam właśnie od 3 lat stosuję i nie wyobrażam sobie pracy bez code review, bo to jest zresztą za duże ryzyko, bo popełnia się niepotrzebnie głupie błędy czasami. Retrospektywa. Kto z was stosuje retrospektywę? Jakkolwiek, w jakimkolwiek wydaniu. No dobra, a teraz kto z was stosuje co sprint, czyli na przykład co tydzień albo co dwa? Prawie tyle samo osób, bardzo dobrze. A po jakimś większym wydarzeniu albo na przykład po projekcie, albo po jakimś, wiecie, takim większym klocu czasu? Okej. Czyli tak mniej więcej, nie wiem, 25% sali. I tak wiecie, co to jest, prawda? To jest takie spojrzenie wstecz. Możemy robić to per projekt albo per sprint. Jeżeli robimy to per sprint, to robimy to w takich odstępach mniej więcej tygodniowych, dwutygodniowych. Możemy się skupić na detalach i porozmawiać sobie o rzeczach, które nam lokalnie przeszkadzały. I oczywiście, no ja robię tego typu, retrospektyw jest bardzo dużo. Ostatnio była taka śmieszna sytuacja. Kolega Grzesiek z mojego zespołu postanowił poprowadzić naszą retrospektywę tym razem. Ja zawsze prowadzę taką bez sensu, taką co było dobrze, co było źle i jakieś action pointy do tego. A Grzesiek znalazł taką metaforę, że nasz projekt to jest statek, który płynie i czy ten statek wpływa na mieliznę, czy ma szeroki horyzont. I myśmy włączyli sobie taką hinduską muzykę do tego, wiecie taką, i zaczęliśmy sobie robić tą retrospektywę, rozmawialiśmy sobie o tym, czy mamy jakieś góry lodowe przed nami i tym podobne przeszkody. To było bardzo ciekawe doznanie. Więc sposobów jest bardzo dużo. I dobra rzecz, i rozwojowa znowu, jest taka, że jeżeli coś jest nie tak, coś nam przeszkadza, to możemy to bardzo szybko poprawić, bo potem robimy action pointy, to znaczy takie rzeczy, które obiecujemy sobie, że zrobimy i że poprawimy. Tutaj jest na przykład po jakimś sprincie w naszym projekcie, gdzie na przykład brakującej rzeczy, w cudzysłowie, to był kolega Maciek, który poszedł na urlop, to był taki ważny człowiek, że aż czuliśmy się zagubieni na przykład. I do tego jeszcze widzieliśmy jakieś problemy, które na przykład zostaną rozwiązane w następnym sprincie, kiedy zaczniemy, nie wiem, więcej kodować i tak dalej. No to jest taki przykładowy, chciałem tylko pokazać, że można w ogóle sobie to spisać i zostawić, żeby później móc to jakoś jeszcze przeanalizować. To jest na przykład po projekcie. I rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że za mało używaliśmy TDD w tym projekcie. Jeśli kogoś urażam, to przepraszam. Ale to jest prawdziwe zdjęcie.
Gdzieś na przykład za wcześnie wprowadziliśmy narzędzie do persystencji, znaczy do wersjonowania bazy danych, bo zrobiło nam to więcej kłopotu niż pożytku za wcześnie, tak? Można było trochę później zrobić i tak dalej, i tak dalej. A tu jest na przykład taka ciekawostka w rogu, to jest wykres naszych uczuć. Programiści mimo wszystko mają uczucia, tak, zdecydowanie, niektórzy mają głęboko zakopane, ale są. I były tam jakieś momenty, górki i dołki tak zwane, gdzieś jakiś kolega odszedł z zespołu i wszyscy się czuli bardzo zdołowani, to było gdzieś tutaj właśnie na przełomie roku, a potem było bardzo dobrze, tak? Jeden się cieszył. Może go nie lubił. Nie, ten co odszedł nie był obecny na retrospektywie, za wcześnie odszedł, nie wzięliśmy go na retro. W każdym razie tak też, można to było po całym projekcie, ale wiadomo, że w takiej sytuacji jakby ta perspektywa jest na tyle daleka, że już nie widzimy tych drobnych rzeczy. A szczególnie jeśli właśnie dzieje się coś nie tak, coś iskrzy w zespole na przykład, to warto robić regularnie i próbować to rozwiązywać. Okay? To jest to, co mówiłem. To znaczy najważniejsze chyba jest dla mnie spojrzenie i wyznaczenie dalszych kroków, bo bez tego to tak płyniemy sobie bezrefleksyjnie. Blogowanie. Ja w ogóle prawie nie bloguję, ale jest bardzo fajny pomysł na blogowanie. Kto z was regularnie bloguje? Malutko, prawda? A tak od czasu do czasu w ogóle, że macie tego bloga założonego. Najfajniej to się chyba zakłada, nie? Kmini się WordPressa, dlaczego ten PHP nie działa i tak dalej, nie? No, ja byłem kiedyś programistą PHP, a dalej mi się łezka kręci, jak o tym wspomnę. Generalnie ja widzę takie trzy obszary, prawda, w którym można blogować. Albo robić takie bardzo skomplikowane tutoriale, albo można robić proste zapiski. Niektórzy sobie po prostu robią coś takiego, żeby zapamiętać. Prawda? I do tego ja jeszcze zdecydowanie piszę chyba najczęściej wtedy, kiedy nie znalazłem na Stack Overflow odpowiedzi na dane pytanie. Jeżeli poświęciłem ileś czasu i nie ma tego, to warto to opisać, żeby inni, którzy będą mieli też ten sam kłopot, nie tracili kilku godzin pracy. To jest mój blog, on jest brzydki jak noc, ale pokazuję go specjalnie, bo tu jest, nie wiem czy to widać z daleka, nie, ale jest jakiś tam problem. Jest sobie tytuł dotyczący Lomboka, akurat coś tam mi się stało, udało mi się to rozkminić i wpisałem na swojego bloga. Zaraz ten ekran wróci z powrotem, w innej trochę postaci, prawda? W związku z tym warto blogować, żeby dzielić się ze światem. Czasami właśnie nasi członkowie naszego zespołu też mogą czytać, to jest jakaś forma wymiany. I to jest rozwijające, dlatego że ja sobie nie wyobrażam napisania jakiegoś artykułu bez posiadania jakiejś merytorycznej wiedzy. Tak jak mam pisać głupoty, to lepiej, żebym tego nie robił, tak? Albo jak mam płytką wiedzę na dany temat. W związku z tym, żeby zrobić dobry artykuł, szczególnie jeśli ktoś robi tutorial taki duży ze screenami, to naprawdę trzeba tam się zagłębić. I to jest takie uczące. I to, co jest fajne w blogowaniu, to my tak stosujemy, można mieć własny blog, ale blog firmowy agreguje wasze wpisy. Jeśli się rozstaniecie kiedyś, to każdy zostaje. Firma zostaje z waszymi wpisami, a jednocześnie wasz autorski, osobisty, pod waszym nazwiskiem blog dalej jest pełen treści, prawda? Dlatego, że tam to opisywaliście i potem to tak wygląda. Tutaj akurat grafik się u nas postarał, w związku z tym to ładnie wygląda, nie jest takie brzydkie jak moje. Uczestnictwo w konferencjach, to trochę śmieszne, że mówię o tym tutaj, nie? Bo wiecie, o co chodzi, więc tak się mówi, nie będę woził drzewa do lasu. Natomiast chciałem tylko zwrócić waszą uwagę, nie wiem, czy jeździcie też na inne konferencje, na przykład na Geekona albo na DevOxa, albo na jakieś DevCrowdy, Boiling Frogsy, ktoś podniesie rękę, czy będę mówił tylko do siebie, dzięki. O właśnie, więc jest bardzo dużo fajnych rzeczy. To jest screen z poprzedniej konfitury i na tych stronach, a w szczególności mogę polecić, nie mam nic wspólnego z osobami, które redagują, ale zrobiło na mnie wrażenie, bardzo, bardzo duże wrażenie Crossweb i tu jest screen z Crossweba. To jest jakiś przypadkowy czwartek, tutaj 14, to jest ze stycznia screen, ale tutaj widzicie ostatnia kolumna, jedna rzecz jest płatna, reszta jest bezpłatna i tego jest mnóstwo. To są wszystko meetupy, różne spotkania, jakieś, tego jest strasznie dużo. I za każdym razem uczestnicząc w tym, wiadomo, wiecie o tym, możecie się rozwijać. I okazji jest strasznie dużo i bardzo was zachęcam. Druga rzecz odwrotna, to jest wasz występ. To jest oczywiście sposób na dzielenie się wiedzą, sposób na lans. Niektórzy to lubią, na przykład ja. Ale to, co jest ważnego,
to właśnie wtedy musicie się bardzo dobrze przygotować, bo trochę głupio wyjść do ludzi i nie wiedzieć do końca, o czym mówicie. Najgorsze dla mnie są prezentacje takie, jeśli ktoś zrobił jeden tutorial z danej technologii, zajarał się tym i potem występuje i udaje specjalistę. No można tak robić, natomiast wydaje mi się, że jeśli się próbuje już wyjść przed ludzi, to należy mieć jakieś doświadczenia w danym temacie, tak? Najlepiej w ogóle popełnić cały projekt i zjeść zęby na jakiejś technologii. Jest to świetny pomysł też na zwiedzanie świata, dlatego że jeśli się ma mądrego pracodawcę, a to jest bardzo, bardzo łatwo tak naprawdę, to można zyskać wsparcie finansowe, które pokrywa pracodawca koszty. Czasami też organizatorzy oddają, jeśli mają taką możliwość. W związku z tym jakby świat stoi przed otworem przed wami. Dlatego że dla pracodawcy to jest doskonała reklama, naprawdę. Jeżeli przychodzi człowiek merytorycznie przygotowany, opowiada o czymś, ludzie mówią, o kurczę, jaka fajna prezentacja, to siłą rzeczy, choćby pierwszy slajd albo w ogóle, gdzie ten człowiek pracuje i widać, że tam są fajni ludzie i tak dalej, prawda? To można tutaj połączyć kilka rzeczy ze sobą. To jest, pochwalę wam się, byłem w Belgradzie na przykład w tamtym roku. Takie podstawowe protipy tak zwane, jak wystąpić. To znaczy, wydaje mi się, że należy zacząć od jakiegoś wewnętrznego wystąpienia, dlatego że w przyjaznej atmosferze możecie spróbować wystąpić, możecie dostać jakiś feedback od tych ludzi. To nie powinno być straszne, tak? Zakładam, że macie fajnych ludzi w pracy. Potem oczywiście warto wystąpić na Jugu, bo tam znowu jest troszkę szersza grupa, trochę nieznajomych, ale dalej jest to bardzo przyjazne. Nie wiem, ja mam doświadczenie z warszawskiego Juga, gdzie jak mi się coś popsuło, to ktoś tam podszedł, nawet mi pomagał poprawić problem, tak? I widać, że dalej jest to możliwość takiego bezpiecznego wystąpienia. No i oczywiście ważne jest, żeby dać się nagrać, dlatego że potem jak już się zgłosicie, to jest następne, na małą konferencję, to możecie wskazać to nagranie. Zakładam, że tam wypadliście dobrze. A jak już wystąpicie na małej konferencji, to już można spróbować na dłużej. Oczywiście dalej jeszcze załóżmy w Polsce, tak? Zapraszamy na konfiturę, znacie proces, jest głosowanie na prezentację. Potem, jeśli chodzi o występy za granicą, miałem przyjemność wystąpić kilka razy, no to znowu, jakby bardzo ważny jest angielski. Tu jest problem, bo nie zawsze ludzie mają klienta na przykład zagranicznego, w związku z tym ciężko jest mieć taki płynny angielski. No tu musicie być jakoś kreatywni, tak? Jeżeli nie macie na co dzień możliwości ćwiczenia angielskiego, to musicie sami jakoś tutaj się odnaleźć w tym problemie, bo wiadomo, że jak się występuje, to już trzeba mieć taki flow, żeby się nie zacinać, no bo zjedzą was nerwy, tak? No i oczywiście najpierw trzeba wystąpić w Polsce, moim zdaniem, bo wtedy łatwo się zgłosić na jakąś niedużą, znowu lokalną, ale zagraniczną konferencję. Stamtąd można próbować na cały świat i to jest chyba najfajniejsze. Powtarzając jeszcze raz, trzeba dużo ćwiczyć, powtarzać, ćwiczyć, żeby to później szło gładko. Ostatnie zdjęcie jako chwalenie się. Czy ktoś wie, co to jest za miejsce? Barcelona, tak? La Sagrada Familia. Też miałem przyjemność właśnie pojechać z jakimś tematem. Zwiedziłem przy okazji Barcelonę, to jest niesamowite. Open source. Pierwsze pytanie. Kto z was używa open source w ogóle w pracy? Czemu nie wszyscy? Czy to jest tak, że reszta z was pisze od początku Java Util, czy nie, Java Util to jest zły przykład, ale te wszystkie narzędzia, nie wiem, nie używacie naprawdę open source'a? Czy się wstydzicie podnieść ręce? Okej. Okay. W każdym razie, jeżeli się używa open source'a w pracy, to czasami zdarzają się błędy, czasami często, albo pojawiają się też potrzeby rozwinięcia jakiejś biblioteki przez takie naturalne używanie, a fajnie było, jakby tu był jakiś feature. I bardzo dobrze, bo wtedy możecie zgłosić swojego pull requesta. Jeśli jest to dobry open source, to pewnie będzie na GitHubie, chociaż też taki klasyczny może być na Apache. I to jest wspaniały pomysł, żeby się rozwijać, dlatego że zaglądając do tego kodu, możecie podglądać najlepszych, bo niejednokrotnie takie gwiazdy piszą takie te najczęściej używane kawałki kodu i wy też możecie stać się tam komiterami, wtedy wasz kod będzie przejrzany. To jest bardzo rozwojowe, dlatego że uczestniczenie w prawdziwym projekcie, to jest szczególnie rada moja dla ludzi, którzy mają bardzo małe doświadczenie, dlatego że
będąc committerem open source'a, można wziąć udział w prawdziwym takim potrzebnym projekcie. Oczywiście musicie sobie taki znaleźć, to nie jest takie skomplikowane. I potem idąc nawet na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, macie ekstra punkty. Jak przychodzą do nas ludzie, ja patrzę zawsze, czy mają jakieś doświadczenie i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo na plus. I tak jak mówię, dzięki temu można się świetnie promować, można mieć łatwość znalezienia pracy. Oczywiście znane są takie historie, że ktoś był, tworzył jakiś projekt i tak dalej, stąd odzywa się nagle do niego jakaś wielka firma. Choćby Red Hat łapie w ten sposób ludzi, zagląda aktywnych komiterów do tych projektów, bierze i proponuje pracę. To, co chciałem tylko pokazać tutaj, no właśnie, jest mało tych zielonych kafelków, niestety ja rzadko. Jak coś się wydarzy niedobrego, to zgłaszam pull requesta, ale na co dzień nie jestem aktywnym komiterem. To jest moje konto, a jednocześnie oczywiście można mieć konto firmowe i to na tym polega, że my jako komiterzy jesteśmy uczestnikami kilku, tutaj na dole w rogu, organizacji tak zwanych i też oczywiście jako firma można mieć całą organizację i zrzeszać tych ludzi. Okej, to teraz rzeczy, które na pewno nie macie u siebie. I mam nadzieję, że będzie ciekawie. Infobar to jest pierwszy taki wynalazek, to wymyślił mój kolega Michał. Mam nadzieję, że jest gdzieś tu na sali. W każdym razie wiem, że jest na konferencji. To jest taki wynalazek, który polega na tym, że dzielimy się wiedzą wewnątrz firmy, przesyłamy sobie ciekawe informacje, a liczymy na to, że kiedyś wylądujemy w barze i będziemy pili piwo przy tym, więc taka nazwa, to jest taka gra słów. I to polega na tym, że osoby, które są zainteresowane, zakładamy sobie taką listę dyskusyjną, mailingową. Jak znajdziemy jakiś fajny temat w internecie dotyczący jakichś tam informacji adekwatnych dla naszej firmy czy dla osób, które są jakby zainteresowane, wysyłamy linka do artykułu, do bloga i tym podobne. Każdy sobie to czyta w ramach swoich potrzeb. Natomiast zbieramy też na specjalnej stronie wszystkie te linki oraz osobę, która to wysłała, jako takiego powiedzmy w cudzysłowie eksperta. I raz w miesiącu spotykamy się i dyskutujemy. Zazwyczaj trwa to godzinkę. To jest taka strona, gdzie mamy jakiś tam tytuł właśnie i zbieramy. Można zbierać oczywiście jakieś bardzo techniczne rzeczy, nie wiem, agile'owe, ale mogą to być też rzeczy startupowe, jakieś nowinki, nie wiem, pojawił się super jakiś samochód elektryczny albo coś takiego. Tak wygląda nasze spotkanie, no nie? Gdzie sobie tam rozmawiamy w luźnej atmosferze. Tutaj na przykład oglądaliśmy reklamę jakiegoś samochodu elektrycznego. Nie wiem, czy to była Tesla, czy coś innego, było kupa śmiechu, bo to tak ciekawie wyglądało. Tu jest na przykład informacja o tym, że Firefox OS został wycofany, nie będzie rozwijany i tak dalej. To tak trochę dla rozrywki wam wrzucam. W każdym razie to jest bardzo, bardzo ciekawe i ważne jest, żeby spisywać, kto zaproponował ten temat, bo zawsze ta osoba jest pierwsza do skomentowania, no bo liczymy, że ta osoba przeczytała ten artykuł. Nawet jeśli inni nie przeczytali tego, akurat tego jednego, to dyskusja może zacząć się od tej jednej osoby. Okay? Warsztaty. Warsztaty. Czy macie taką możliwość, że raz w tygodniu albo w miesiącu macie warsztaty wewnętrzne, jak łapki do góry, czy ktoś z was? Jest troszkę osób, okay? To już znacznie mniej, bo to jest właśnie problem też natury w pewnym sensie finansowej i organizacyjnej, dlatego że mówimy o sytuacji, w której jakaś część firmy, jeśli nie cała, spotyka się na godzinę w jednym miejscu, i prowadzi warsztaty, dzieląc się jakąś tam wiedzą. To może być koszt dla firmy, może też być problem organizacyjny, stąd jakby nie jest to takie popularne. Ja podzieliłem sobie na dwie kategorie, wewnętrzne, zewnętrzne oraz pewną alternatywę. I wewnętrzne to jest wtedy, kiedy oczywiście my prowadzimy dla swoich kolegów, koleżanek. Mam jakieś fajne doświadczenia, zrobiliśmy jakiś fajny tutorial z czegoś, z jakiejś zupełnie nowej technologii, coś więcej wiemy niż reszta ludzi. Zapraszamy, proponujemy temat i albo jest to taka prezentacja, pokazywanie live coding, albo nawet może to być tak, że wszyscy wyciągają laptopy i pokazują sobie. Fajnie by było, jeśli będzie to regularnie, jeśli uda się w ogóle załatwić co tydzień, co jest no, wyjątkowe, ale bardzo możliwe, że da się przekonać szefa, to fajnie trzymać pewną regularność. Będzie też alternatywa, żeby to nie uciekło, żeby nie pokazać, że fajnie szef się zgodził, a za dwa tygodnie nie ma już pomysłu i nie spotykamy się i to się wszystko rozmywa. Koniecznie musi być strona organizacyjna, do tego i musi być osoba organizująca. Tutaj na przykład mamy jakiś warsztat, nie mam żadnego pojęcia, o czym to było, ale prawdopodobnie mobilne jakieś rzeczy, bo ten kolega zajmował się rzeczami mobilnymi. Tutaj ja mam o swoim Vertexie na przykład, to mi graficy zrobili przy okazji taki bajer, myśmy to tweetowali. Pokazywałem, na czym polega Vertex i z jakimiś przykładami kodu.
Jest alternatywa. Jeżeli nie możemy się spotkać, to gromadzimy sobie na stronie linki do filmów. I jeżeli nie ma tematu, mam nadzieję, że to rzadko się zdarza, ale może się zdarzyć, to wtedy siadamy i oglądamy na przykład taką nagranie z konferencji, a potem dyskutujemy. To też jest jakiś pomysł i oczywiście zapisujemy jakieś wnioski, żeby można było wiedzieć, czy użyć, czy nie. To jest jakaś strona wewnętrzna, gdzie są zasady z tej strony i tutaj są kolejne terminy, kto o czym będzie mówił. Można, nie wiem, robić jakieś zapisy i tak dalej. Zewnętrzne warsztaty. Okej, ktoś tam chodzi. Zewnętrzny to jest wtedy, kiedy oczywiście my wychodzimy z naszym doświadczeniem i na przykład albo idziemy na jakieś dżugi meetupy i tym podobne, albo wręcz współpracujemy z firmami szkoleniowymi. Niejednokrotnie zresztą za pieniądze, dlatego że takie firmy organizują, mogą dać pewne wynagrodzenie. I to jest też bardzo rozwijające, dlatego że zmusza was do naprawdę rzetelnego przygotowania się, bo musicie przez na przykład 8 godzin być ekspertami w danej technologii. Tutaj miałem przyjemność, zostałem zaproszony przez ludzi z 3CT Juk, tak to się nazywa. Generalnie w Gdańsku prowadziłem taki warsztat właśnie Vertex z Raspberry Pi. Było kupę kabli, kupę różnych diod, guzików i tak dalej. I przez 6 godzin mogliśmy się pobawić tą technologią. Tak się fajnie złożyło, że ten Juk ma swojego sponsora, w związku z tym zostały mi zwrócone koszty przyjazdu. Wziąłem ze sobą swoją rodzinę, tam dołożyliśmy troszkę na spanie i mieliśmy bardzo miły weekend nad morzem, więc tak też można. I to, co powiedziałem, zawsze można też ewentualnie mieć zwrot kosztów dojazdu, jeśli robicie to gdzieś tam bezpłatnie, natomiast firmy szkoleniowe potrafią płacić za takie wystąpienia. Hackatony to jest coś takiego jak hacking maraton, prawda, gdzie można przez na przykład dzień, dwa czy weekend, niektórzy wariaci robią 48 godzin bez spania, coś kodować. Takie rzeczy mogą się odbywać, nie wiem, co kwartał, co rok. To jest dla mnie ideał, HackWaf, taka impreza, która się odbywa tu w Warszawie. Bardzo często sprzętowa. Tu jestem ja z moim kolegą, zrobiliśmy, te rogi mogły się poruszać w dół. Tam z tyłu mam przyczepiony sterownik, kolega napisał aplikację i jak nacisnął guzik, moje rogi szły w dół. Idea była taka, żeby spiąć to z Jenkinsem. Jakbym zepsuł builda, to żeby moje rogi poszły w dół. Ze smutku, że to zepsułem. Po naprawieniu oczywiście miały iść automatycznie do góry. Jeśli chodzi o hackatony w firmie, to oczywiście można zrobić software'owe i hardware'owe. Hardware'owe dużo trudniej się robi. No i są kategorie przydatne, nieprzydatne, ale zawsze są fajne. I po co można to robić? Właśnie, żeby sprawdzić nowe technologie. Czasem może coś załatać w programie, nigdy na to nie ma czasu. Może refaktoring jakiś, a czasami można zrobić kompletnie odlotowe pomysły, zaraz wam pokażę. I tutaj mamy dużo doświadczenia, bo zrobiliśmy sporo hackatonów wewnętrznych i troszkę zwolnię tempo. Ważne jest, żeby była taka strona z pomysłami. Coś się dzieje w projekcie i mówicie, kurczę, jakby był taki program, który by nam tutaj, nie wiem, coś policzył, coś przemielił, coś dopisujemy właśnie coś takiego jako pomysł, tak? To by się przydało, żeby było i to jest jeden z wielu pomysłów, które potem na takim hackatonie można zrobić. Musimy zrobić zapisy i musimy spotkać się na kilka dni przed takim hackatonem, żeby to omówić. Koniecznie musi być osoba odpowiedzialna. To jest jakaś tam nasza strona, na górze są pomysły, na dole już są wykonane ten środkowy blok, no i jakiś spis na najbliższy hackaton. Można oczywiście zamówić pizzę, to jest super. Niektórzy używają piwa do wspomagania się, ale moim zdaniem to zamula, w związku z tym nie warto. Konieczne, żeby było takie rozpoczęcie, zakończenie i jakieś podsumowanie, dlatego że firma właśnie inwestuje bardzo dużo pieniędzy w waszą naukę. Taki typowy przebieg, to znaczy rozpoczęcie, to jest coś takiego, że spotykamy się, rozmawiamy, który z tych tematów weźmiemy i budujemy zespoły. I jest strasznie ważne, jedna osoba to nie jest zespół, dlatego że musimy mieć kogoś, kto będzie z nami współpracował. Ja poniosłem porażkę, bo miałem na przykład projekt hardware'owy, byłem sam i niestety nie miałem nikogo do współpracy, w związku z tym to jest bardzo ważne. Taki hackathon to jest naprawdę spora inwestycja firmy, w związku z tym fajnie, żeby to się udało, to co robimy. Tutaj na przykład robimy sobie jakieś
aplikację. To była Ja Idę, tak się nazywało, bo jak przychodził pan kanapka rano, nie wiadomo dokładnie o której, to ludzie naciskali guzik, że już idą po kanapkę. I jeśli coraz więcej osób szło, to to wyskakiwało wszystkim taki pop-up i dzięki temu taka kula śnieżna się robiła i wszyscy szli po kanapkę, na przykład coś takiego powstało. Oczywiście musi być pizza. Zobaczcie na tych ludzi, jacy oni są szczęśliwi, że jedzą pizzę. Wiadomo, pizza za darmo. Nieważne, że można sobie ją po prostu kupić. To jest na przykład projekt hardware'owy mój, który była kompletna porażka. Próbowałem zrobić maszynę CNC, taka trochę jak drukarka 3D, kompletnie mi się nie udało, ale to na przykład się udało, bo było więcej osób. My mamy karty, które się przykłada, czasami zapominamy tych kart i zrobiliśmy aplikację, sprzęt i w ogóle zhakowaliśmy tam tą centralkę alarmową na Raspberry Pi i powstało coś takiego. I można było nacisnąć na komórce i drzwi się same otwierały. I to było super. OK. Jeśli chodzi o zakończenie, to koniecznie musi być demo wszystkich rzeczy. Jeżeli coś się nie udało, musimy wyciągnąć wnioski dlaczego. Jeżeli używaliśmy jakiejś technologii, koniecznie trzeba to podsumować, spisać. Tutaj jest jakieś podsumowanie, zdaje się koledzy pokazują bibliotekę naszą, tylko elektroniczną, napisaną w Clojure na przykład. To była technologia, której nie ewaluowaliśmy wcześniej. To jest na przykład Money Burner. To jest mój pomysł z czyimś tam wsparciem. Jak się spotykamy, to włączamy i zaznaczamy, ile osób przyszło na spotkanie. To w korporacjach chyba jest dobre. I start. I ci faceci wrzucają do pieca pieniądze. I w ten sposób można sprawdzać, ile się spaliło pieniędzy. A tak naprawdę to jest bardzo mobilizujące, żeby po prostu spotkania się nie przeciągały. Tutaj kolega zrobił, to jest ostatni hackathon. Jeśli byliście akurat na stoisku firmy Talk, to jest ten joystick, który tam można było sobie posterować. Tu jest demo tego, no i pewnie widzieliście albo nie, to można było sobie polatać takim statkiem kosmicznym. To powstało na naszym hackathonie. Certyfikaty szkolenia. Ja akurat mam tylko jeden certyfikat, ale są ludzie, którzy robią dużo certyfikatów, są firmy, które bardzo potrzebują, klienci, którzy potrzebują. Według mnie to jest bardzo usystematyzowane podejście, bardzo dobre, aczkolwiek uważam, że należy potem bardzo dużo praktykować to, czego się nauczyło. Można korzystać z takich online'owych kursów, przy czym moja ulubiona Coursera niestety właśnie przedwczoraj wyłączyła 400 kursów, które były takie najstarsze na starej platformie, były bezpłatne. Teraz wiem, że idą w stronę płatnej, czyli postanowili zarobić bardzo mocno. Chciałem pokazać statystyki kolegi Rafała, który parę lat temu w tej firmie, co tam nam tą kawę właśnie tak nie bardzo dawali, poszedł po podwyżkę i nie dostał, bo szef stwierdził, że ma za małą wiedzę i tak dalej, więc Rafał się wkurzył, odszedł z tej firmy i zaczął robić certyfikaty, żeby udowodnić, że jednak jest dobry. Potem to stało się już jego pasją na tyle dużo, że naprawdę teraz jest wymiataczem, jeśli chodzi o zdobywanie certyfikatów. Można też tak. Hacking Space to jest taki pomysł, trochę jak tam widzieliście z tymi hackathonami, tylko że to jest takie miejsce, gdzie można po godzinach sobie pogrzebać w jakimś sprzęcie. Fajnie mieć drukarkę 3D. Mi się udało zebrać 18 osób, każdy wrzucił do koszyczka parę złotych, dostaliśmy dofinansowanie od firmy i mamy bardzo fajną drukarkę 3D. To jest jakiś mój wygłup, ja tam siedzę czasami w kitlu. Jest straszny bałagan. Czyli tak jak najbardziej lubimy, gdzie jest mnóstwo kabli, można coś podrukować, polutować też. I o tu koleżanka się uczyła lutować właśnie. Lutowała lampy, które też były moim kolejnym poszukiwaniem, tak jak te rogi w sprawie Jenkinsa, bo tam z tyłu tutaj są te lampy. I idea była taka, że jak ktoś zepsuje builda, to te lampy tam, wiecie, migają na czerwono. Jak build wróci do życia, to znowu migają na inny kolor. Takie kafelki były. Tam nawet chyba tu było widać, o tutaj właśnie, coś na czerwono, tak i tak dalej. No, nawet chciałem to sprzedawać kiedyś. Tu były eksperymenty z jakimiś diodami. Pokazuję wam trochę dla rozrywki. A to jest na przykład bałagan, który ja wcześniej w domu miałem i przeniosłem to, bo mnie żona wygoniła z tym sprzętem. W związku z tym to jest właśnie takie miejsce, gdzie można to wszystko zastosować. Chciałem tylko na końcu powiedzieć o innych wynalazkach. To znaczy jest na przykład Atlassian Ship It Day. Kiedyś to się nazywało FedEx Day, bo chodziło o to, że kurier w 24 godziny mógł tam przez cały chyba świat dostarczyć, jakaś taka mniej więcej anegdota była, ale potem FedEx się przyczepił i zmienili nazwę. Uważam, że to bardzo źle, bo Atlassian w ten sposób reklamował FedExa i oni przez 24 godziny, jeśli dobrze pamiętam, kwartalnie
też mają hackathon i zazwyczaj powstają nowe feature'y do Jiry albo do Confluence'a, więc to jest to właśnie te przydatne rzeczy dla firmy, ale na swojej stronie chwalą się na przykład, że w ramach tego wymienili wszystkie żarówki na przykład na energooszczędne i tak dalej. No myślę, że jeśli są jakieś fajne firmy, pomysły, to się je realizuje. Jest mityczne 20% Google. Ja czytałem o tym i generalnie wyszło, że to było raczej 120%, to znaczy trzeba było sobie zostać po pracy, ale był pewien, jakby takie, pewna otwartość tych ludzi, oni się zbierali w teamy i między innymi Gmail powstał w ramach takich 20% wolnego czasu. Wiem, że też Allegro ma coś takiego, tak? Jak Allegro Tech Meeting ostatnio się otworzyli rok temu. Tam jest, to jest normalnie wewnętrzna konferencja, tak? Chyba dobrze to mówię. Bo są tutaj ludzie z Allegro, zaraz mnie zaczną weryfikować. W każdym razie, z tego co wiem, to jest normalny call for papers i jest wewnętrzna aż wręcz konferencja, więc jest to taki bardzo fajny czas na wymianę doświadczeń. Chciałem już na koniec podsumować, już słyszę, jesteście zmęczeni. Są rzeczy, które możecie robić samemu i nawet jeśli macie projekt, którym musicie robić w Javie 1.5, prawda, to jesteście w stanie sobie prywatnie po troszku rozwijać się i nie być w tyle, bo technologie się zmieniają strasznie, strasznie szybko. Są rzeczy, które możecie robić wyłącznie w firmie, więc mam nadzieję, że jak teraz wrócicie, to może coś z tego zastosujecie, pójdziecie do swojego szefa i zapytacie się, czy jest taka możliwość, żeby spróbować. Bardzo was zachęcam. Jakby co, to piszcie do mnie, mogę jakieś dawać pomysły. Są rzeczy, które są bezpłatne albo bardzo tanie. Znaczy zakładam, że nie wiem, stand-up nie kosztuje firmy aż tak strasznie dużo, te 5 minut, jeśli się sprężycie, a już może dać pewną wymianę wiedzy i jakoś was wesprzeć w rozwoju. Są oczywiście rzeczy, które są bardzo kosztowne, na przykład taki hackathon, jeśli cała firma zawiesza na kołku projekty i przez jeden albo dwa dni robi zupełnie coś niezwiązanego z projektem, ale to strasznie fajnie wpływa na atmosferę w firmie, dlatego że możemy się rozwijać, że firma nie jest skostniała i pozwala spróbować różnych rzeczy, nawet jeśli na co dzień musimy siedzieć stricte w tym, co mamy narzucone. I wydaje mi się, że to są właśnie to, co powiedziałem, najważniejsze rzeczy jakby argumentacji dla szefa, bo to wszystko się zwróci później, bo zostaniecie dłużej w tej firmie, bo nie pójdziecie gdzieś indziej, bo tu jest fajnie, bo macie poczucie, że ta firma jest też otwarta na was i na wasz rozwój. Czy macie jakieś pytania? Zdaje się, że została nam, 2 minuty nam zostały. Czy ktoś chce jakieś pytanie zadać? Okej, to bardzo wam dziękuję. Jest pytanie, tak. Czemu nie Bitbucket? Osobiście używam Bitbucketa do prywatnego repozytorium na przykład, ale trudno mi powiedzieć. Chyba GitHub wytworzył taką masę. Był też moment, gdzie było Google Code, czy jakoś tak, prawda? I to się wszystko poprzenosiło na GitHuba, więc myślę, że to jest kwestia pewnego marketingu, czy jakiejś takiej siły tej firmy. Okej? Okay? Bardzo wam dziękuję. Będzie zakończenie, na którym będziemy losowali fajne nagrody, między innymi 10 licencji JetBrains, IntelliJ IDEA. Będą jakieś drony i tym podobne. Jeśli możecie i dacie radę, to odpocznijcie chwilę i przyjdźcie na zakończenie. Bardzo wam dziękuję.